Zostawiając komentarz, subskrypcję czy też oglądając reklamy, wspierasz ten kanał i pomagasz w jego rozwoju. Dziękuję. Moje kochane straszydła, witajcie w kolejnym vlogu kryminalnym. Dziś zabieram was w pewne miejsce, zabieram was tak naprawdę razem ze mną na wycieczkę, bo jestem na urlopie i wybieram się w pewne miejsce, które jest związane z taką legendą kryminalną. Jedziemy na zamek Chojnik i stwierdziłam, że to będzie akurat idealna okazja do tego, żeby nagrać właśnie taki vlog. Także zapraszam. Zresztą będę dla ciebie opowiadała tą historię trochę. Będziesz ten mistrzem drugiego planu. Tak więc idziemy na zamek Chojnik, z którym wiąże się legenda. Nie patrz się tak na mnie. Z którym wiąże się legenda o księżniczce Kunegundzie. Kunegunda była córką właścicieli tego zamku. Właściciela w sumie, bo nic o matce nie ma mowy. I chodzi o to, że kiedy zmarł właściciel, Kunegunda stała się właścicielką, właśnie panią tego zamku i obiecała ojcu, że odda rękę jakiemuś rycerzowi, jakiemuś po prostu księciu. Czy coś takiego. No ale że była dość wybredna i dosyć złośliwa, stwierdziła, że odda serce temu, który na koniu przejdzie po prostu wokół zamku na koniu, tylko że to jest bardzo niebezpieczne, bo te skały są strome i to jest praktycznie no niewykonalne. Bardzo wielu rycerzy straciło życie tutaj na zamku, wokół zamku, na skałach, i któregoś dnia przybył na zamek piękny rycerz, nie wiem czy na białym koniu. Kunegunda była nim tak bardzo oczarowana, że była gotowa po prostu oddać mu swoją rękę bez wykonania tego zadania. Tylko że on się podjął tego zadania, wykonał je jako pierwszy i powiedział jej, że chciał tylko pomścić tych wszystkich rycerzy i po prostu nie chciał jej ręki. Zemsta. Tak, to była zemsta i Kunegunda przez to rzuciła się w przepaść. I tak zakończyła się jej historia. Jak mogliście usłyszeć przed chwilą w tle, na zamku Chojnik odwiedzający mogą zapoznać się z historią księżniczki Kunegundy. Jest pewien szczegół, którego nie pamiętałam z dzieciństwa i do którego nie dokopałam się w internecie. Rycerz, który ostatecznie przejechał stromą drogę wokół zamku, przeżył dlatego, że duch gór, który straszył wszystkich śmiałków, był tak onieśmielony jego postawą, aurą, że zapomniał zrzucić go ze skał. Strome zbocza możecie zobaczyć pod koniec vloga. Dziękuję, że poświęciliście chwilę na moje mini wideo. Nie chciałam zamęczać was zbyt
zbyt długim materiałem, ale stwierdziłam, że wykorzystam okazję na nagranie czegoś innego. Pozdrawiam Was serdecznie.